Hej dziewczyny, mam nadzieję, że czujecie się lepiej. Chociaż pewnie jeżeli oglądacie ten filmik, coś Wam dolega. W każdym bądź razie na pewno znajdziecie tutaj garść porad, jak sobie z tym problemem poradzić. Przeziębienie to nie tylko katar, ale także drapanie w gardle. Jak sobie poradzić w ciąży, skoro większość pastylek do ssania jest przeciwwskazana? Na szczęście są jeszcze naturalne metody. Przede wszystkim pastylki nie są kompletnie przeciwwskazane, ponieważ na rynku dostępne są pastylki ziołowe. Drugą skuteczną metodą są płukanki. Wystarczy w szklance wody rozpuścić niewielką ilość soli, przypłukać tak gardło i wypluć. Równie skuteczna jest płukanka wody z wodą utlenioną. Wystarczy łyżeczkę wody utlenionej rozpuścić w szklance wody i tak płukać kilkukrotnie gardło i wypluwać za każdym razem tą miksturę. Kolejnym godnym polecenia sposobem jest stosowanie czosnku. Jak dla mnie najbardziej przyjemną formą stosowania go jest koktajl z miodu, mleka i jednego ząbka czosnku. Nie zapominajmy również o dawce witaminy C. Tak naprawdę najważniejsze w tej metodzie jest to, aby dobrze nawilżać śluzówki, ponieważ to uczucie drapania w gardle, które się pojawia podczas przeziębienia, jest często spowodowane tym, że toczy się tam infekcja, wszystko jest podrażnione i wysuszone. Godnym polecenia sposobem jest picie wody z miodem i z cytryną. Warto pamiętać, aby stosowana woda nie była wrzątkiem, ponieważ miód w tak wysokiej temperaturze traci wszystkie swoje wartości odżywcze. Na koniec pamiętajcie, że jeżeli gardło boli Was nadal i nie czujecie żadnej ulgi, zauważyłyście podczas oglądania go, że migdałki są opuchnięte albo pojawiły się na nim naloty, musicie jak najszybciej zgłosić się do lekarza, ponieważ ta sytuacja wymaga antybiotykoterapii. Nie dziwcie się, w ciąży antybiotyki nie są przeciwwskazane, natomiast niestety tutaj konsultacja lekarska jest niezbędna, ponieważ nieleczone może doprowadzić do poważnej infekcji. Mam nadzieję, że moje domowe sposoby Wam pomogły i poczułyście się lepiej. Jeżeli potrzebujecie odpowiedzi na konkretne pytania, proszę zostawiać je w komentarzach. Jeżeli szukacie odpowiedzi, jak poradzić sobie z innymi objawami w ciąży, zapraszam do obejrzenia pozostałych filmików. Mam nadzieję, że moje porady są Wam przydatne. Jeżeli tak, klikajcie ten czerwony guzik, wiecie co robić. To będzie dla mnie taka motywacja, aby nagrywać i pomagać Wam jeszcze więcej. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Hej!